Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Albowiem żołdem grzechu jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Albowiem wynagrodzeniem grzechu jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Niewiele jest rzeczy, które tak bardzo zajmują dzisiaj ludzi, jak kwestia wynagrodzenia. Interesuje ona pracodawców i pracowników, polityków i ekonomistów. Godzien jest bowiem robotnik zapłaty swojej, uczy nas Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 7 werset. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, ale co do wysokości wynagrodzenia uważanego za godziwe, istnieją jakże różne rozbieżne opinie. To dlatego zainteresowane tym tematem osoby, strony umów lub kontrahenci przeróżnych transakcji handlowych wdają się w zagorzałe dyskusje i negocjacje. Podobnie i ty, drogi przyjacielu, nie przystałbyś nawet na jeden dzień pracy, gdybyś wcześniej nie uzgodnił z twoim pracodawcą należnej zapłaty. Ciekawe natomiast, że tak wielu ludzi nie zastanawia się nad tym, jaką zapłatę otrzyma od tego, czemu służył swoim życiem. Jeśli swoim życiem służyłeś grzechowi, od grzechu otrzymasz wynagrodzenie w postaci zagłady wiecznej w jeziorze ognia. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Dusza twoja jest nieśmiertelna, z nieskończoną egzystencją. Jeśli twoje życie to była wojskowa służba w armii grzechu, to od grzechu otrzymasz żołd, a tym żołdem jest śmierć wieczna. Śmierć na zawsze w jeziorze ognia. Jak widać, kwestia wynagrodzenia jest to sprawa najwyższej wagi. Każdy człowiek służy bowiem czemuś, komuś większemu niż swemu pracodawcy. Choć niejeden nie zdaje sobie z tego sprawy. Albo służy się szatanowi przez swe służenie grzechowi, albo służy się Bogu i Jego sprawiedliwości. Nikt nie może dwom panom służyć, mówi jednoznacznie Pismo Święte. W służbie szatanowi i grzechowi wielu ludzi czuje się rozkosznie, ale to przemijająca rozkosz grzechu. To, z czym tacy ludzie mają do czynienia, nawet podoba im się, gdyż szatan zapewnia im zgodne z ich pożądaniami atrakcje. Ale gdy przyjdzie dzień rozliczenia, to jakiż zysk ona im przyniesie? Niejeden już za swego życia musi z goryczą przyznać, że służba grzechu zniewala i stopniowo odbiera człowiekowi wszelką godność. Niepodważalna prawda Boża brzmi: zapłatą grzechu jest śmierć. Biblia ma tu na myśli wieczną śmierć, potępienie w miejscu ostatecznego i wiecznego oddalenia od Boga oraz z dala od wszystkich oznak Jego dobroci. Dlatego jeszcze raz prosimy: zwróć się do Boga i szczerze żałuj za swoje grzechy, a otrzymasz moc, by służyć Bogu. Nawrócenie człowieka do Boga ma życie wieczne jako rezultat narodzenia na nowo z Boga. Obfituje wieczną społecznością z Bogiem, który jest miłością i światłością.